Dzień dobry, Jolu. Cześć. Dzień dobry. Dziękuję, że odwiedziłaś moją kawalerkę. Ja też się cieszę, że tu jestem. No, zobaczyłam sobie wcześniej programy, żeby wiedzieć, kto zacz. No i jestem. No i jesteś. Czyli jesteś zacz. Dziękuję. Pamiętasz, gdzie Cię zaprosiłem? Ponieważ ludzie podejrzewają, że wszystkich znam i dlatego do mnie przychodzą. W naszym takim dziwnym świecie, kiedy wiesz, generalnie wszystko jest, za wszystkim powinien stać jakiś interes albo jakaś znajomość, nie? Mm. To jest dziwne, że przychodzi tu tyle osób. Spotkaliśmy się na premierze, prawda? Spotkaliśmy się na premierze Boga Mordu, ale powiedział mi o tym Michał Żebrowski, że ty istniejesz i że jest ktoś taki, o którym się bardzo pochlebnie wypowiadają wszystkie media i autorytety, więc jak podszedłeś, to ja miałam takie, pamiętasz, to on! Rosnę. No nie, no trochę Ci muszę tak powiesz, bo zacząłeś to spotkanie od tego, że Cię dzisiaj obsmarowali, więc ja też bardzo przeżywam, jak mnie obsmarowują. A przeżywasz? Czyli docierają do Ciebie takie informacje, jak w mediach? To znaczy, wiesz co, to całe barachło, które jest w internecie i którym dysponuje zwykły śmiertelnik, który chce opluć, mnie nie interesuje, no bo to jest na... Znaczy interesuje, ale ja już w to nie wchodzę, bo się czuję wtedy, jakbym wyszła do jakiegoś bagna, gulika, jak to na Śląsku mówią. Marzysz się gównem i nie wiesz, co z tym zrobić, więc to jest jakby trudne. A które z takich opinii, które pojawiły się w internecie, najbardziej Ciebie dotknęły? Obudziłam emocje gorące jak po Tańcu z gwiazdami. Tak, to po prostu, ale ja wiedziałam, że ja się na taki żer wystawiam i to było świadome. Za tym szły też pewne moje wyliczenia. Wiedziałam, że jeżeli ja się wystawię tak na kopanie w tyłek, to znaczy, że ja za to chcę mieć jakiś honorarium. Chcę wiedzieć, za co ja będę kopana w tyłek. Oczywiście to nie były jednostronne rzeczy, nie były tylko negatywne opinie. Ja też namiętnie ich nie sczytuję. Moi znajomi już mają teraz zakaz informowania mnie o takich i przyjaciele o takich wynurzeniach, ponieważ nie za bardzo wiem, co z tym szlamem na sobie zrobić, a ono tylko mi zakłóca porządek jakby widzenia świata, jednak taki, jak ja chcę widzieć, czyli dobry, bo ja uważam, że ja bym czegoś takiego nie zrobiła innej osobie. Nie wiem, co musiałaby taka osoba publiczna zrobić, żebym ja chciała naklikać oto szmata, oto zezowata Żydowica, oto jakieś tam. Bo ja nie wierzę, że osoby, które mają poukładane w życiu, w głowie, w sercu, mogą tak walić w drugiego człowieka. Nie wierzę w to po prostu. No bo byłaś w jury programu Taniec z gwiazdami, dostawałaś kiedykolwiek propozycję udziału jako uczestniczka tańcząca? Tak, nawet takie pakiety wiązane, że wiesz, że jak wystąpię, to będę miała też serial w stacji, bo to są takie fajne wiązane. To oczywiście było przed tym, jak zaprosili mnie do jurorowania. Było głośno, że dostajesz lepsze wynagrodzenie niż pani Beata Tyszkiewicz. No, chyba tak, ale i tak nie wiedzą ile. I tak nie wiedzą ile, no. Powiedziałaś, bo uważasz, że świat jest dobry. Uważam, że świat jest tak samo dobry jak zły. A co w świecie jest złego? Z czym się nie zgadzasz? Co Cię najbardziej razi? Zaczęłam mówić o takiej bezinteresownej złości, agresji, o tym, że jesteśmy tak ogłupiani zewsząd, że tak stał się ten świat wysoce materialny, że tak mało jest prawdziwych relacji. Ja jakby nie mam z tym problemu, ponieważ ja bardzo jakby od dłuższego czasu żyję po swojemu, żyję jakby na własnych warunkach. Bardzo trudno jest żyć na własnych warunkach w tym naszym świecie. A co znaczy, że żyjesz na własnych warunkach? Mam takie przekonanie, że żeby fajnie sobie funkcjonować w tym świecie, to muszę tylko dobrze grać. I tak było może, jak ja zaczynałam, że o tym, kim ja byłam, decydowały moje premiery, moje nagrody, moje umiejętności stricte aktorskie. A teraz o tym, kim ja jestem, decyduje to, gdzie ja się pojawię, z kim ja się pojawię, czy ja się rozwiodłam, czy ja się nie rozwiodłam. Ludzie mają taką potrzebę określania innych, Bo ja mam, wiem, ja mam taką wiedzę, bo mają bajzel, wiesz, na własnych podwórkach. Mam świadomość, że... Ja wiem, że to jest okrutne, no ale takie pojawianie się na eventach to jest automatycznie reklamą twojej osoby, to jest przypomnieniem twojej osoby. Niestety. Jasne, ja chodziłam, tylko że oprócz jakiejś takiej, wiesz, atrapy, haharaha i takich, ale rozumiem, co mi chcesz powiedzieć, że takie są czasy i tak powinnam też funkcjonować. Nie, że powinnaś. Może nie powinnam, może powinnam, znaczy może chcę, może potrzebowałabym chcieć zacząć. Też wiem, że są różne zabiegi, no, znam osoby, wiem, że moi koledzy po prostu robią czasami aferę o to, że ich nie ma na pudelku. No. No dobrze, dużo o życiu rozmawialiśmy i też o jego negatywnych rzeczach, a co jest takiego w życiu, co Ciebie bardzo w nim pociąga? Drobne rzeczy mnie absolutnie cieszą. Naprawdę drobne rzeczy, takie, że wstaję, jest dobry widok tam przez to moje okno, że mam tam od groma ptaków, które przylatują. To są rzeczywiście, wiesz, no, takie być może sraty pierdaty, ale to mnie cieszy, że ja idę, że ja mogę normalnie żyć, że mam pracę, że jestem zdrowa. Kiedy doświadczasz bardzo blisko jakichś nieszczęść, to wszystko to, co jest zwykłością, urasta do właściwej proporcji. Tak samo warto żyć, jak czasami się nie chce. To jest tak w życiu, że przynajmniej ja tego tak doświadczyłam. Chociaż te takie stany u mnie, kiedy ja bywam z jakimś szarym na oku, one są krótkie. A miewasz takie stany depresyjne, kiedy Ci się nie chce żyć, kiedy masz jakiś problem i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić? Wiesz co, depresyjne nie. Ja miałam taki epizod, o którym pisałam, też jakiś taki lękowy. Myślę sobie tak, że jeżeli człowiek żyje w niewygodzie, uświadomionej bądź nieuświadomionej, czyli coś mu uwiera, a on robi wszystko, żeby tego nie dostrzec, żeby to wymazać, żeby to unieważnić, to ta niewygoda prędzej czy później go od środka rozp***i. I teraz jest tak, że, no, że to się różnie zamanifestuje, albo tak, siak, inaczej, albo zachoruje na raka, albo będzie miał jeszcze, wiesz, zawał, albo inaczej. Wracając do Boga Mordu. Proszę, no bo zawsze. Trzeba o nim porozmawiać w końcu. Bardzo Cię... Ty też powiedziałeś, że masz wielką słabość do tego spektaklu. Mam. Gram Veronique, czyli postać, którą Judy Foster wykreowała i miałam, kurde, taki nerw na to, że ona była taką spiętą pupą, że taki, wiesz, taki... Ja mówię, ja pindole, dlaczego? Dlaczego ta rola? O co chodzi? Z jakimi opiniami spotkałaś się porównanie spektaklu do filmu Polańskiego? No my na plus. Ajajaj! A jak to się stało, że w mediach pojawiały się informacje na temat Twojego życia prywatnego? No bo chyba nie mówiłaś sama o, na przykład o rozwodzie. Znaczy, wiesz, ja mam inne tajemnice, bo moje secret jest gdzie indziej niż kogoś innego, co nie znaczy, wiesz, no dla Ciebie to będzie nie do przyjęcia, Ty byś nigdy nie powiedział. Mhm. Na szczęście moje rozwody i moje kontakty z moimi mężami są bardzo, bardzo poprawne, co też w naszej rzeczywistości i w naszej często doświadczeniach jest nienormalne, że kobieta zaprasza byłego męża jednego czy drugiego na obiad, albo że oni przychodzą, że umieją sobie spojrzeć w oczy, że sobie pomagają, albo że wiesz... Ale z jednym i z drugim masz dobry kontakt. Genialny. O, i to jest fajne. A pracowałaś nad sobą z psychoterapeutą? Ja cały czas jestem w terapii. W Polsce to jest taki problem, żeby się przyznać. Jezu, no to po prostu no bo to trzeba być chorym psychicznie i kurde, to żeby pójść do psychoterapeuty, to kiedy to jest takie samo narzędzie, proszę Państwa, poznawcze, żebyśmy byli mniej walnięci niż bardziej walnięci. Jestem wkurzona po prostu na tę mentalność polską, po prostu mnie wkurza. żeby po prostu korzystać z tego. Na całym świecie jest tak, że jak mi coś napierdziela, jakikolwiek organ, trzustka, cukrzyca, nie wiem, noga, głowa, szyja, to się idzie do odpowiednich lekarzy. Tu jest tak, że jak mamy problem z emocjami, a świat wali w nas tak, że i będzie walił coraz bardziej, bo jest tak bezwzględny, ludzie są tak ogłupieni, że odpadają. Jestem 5 lat w cudownej terapii. Będę to prawdopodobnie za chwilę kończyć. Być może, wiesz, będę się inaczej jeszcze rozwijać. A kto jest Ci najbardziej bliski? Kto może pomagać w tego typu sytuacjach? Najbardziej bliski mi obecnie? No nie chciałabym mówić publicznie, bo jeszcze tego publicznie nie powiedziałam. Jesteś zakochana. Wiesz co? Oj, oczka się zaświeciły. Tak. Wow. To nie jest tak, że tej francowatej baby, bo takie są wpisy też mi, nikt jej nie chce, bo ma parszywy charakter. Takiego mam świetny charakter. I mam faceta! Jezus Maria, no mam, no. Nie odśnieżam sama śniegu, chociaż odśnieżam też, bo też się tak zdarza. Życzę Ci samych genialnych ról. No, też sobie tego życzę. I zapraszamy wszystkich do Teatru Szóste Piętro. Tak, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do teatru. Będziemy grać po 4 spektakle, to nie jest dużo, bo teatr ma określony, ma repertuar 7 spektakli i koledzy muszą też grać, więc na te spektakle, które są, walcie oknami i drzwiami, bo warto. Dziękuję Ci za przyjście. Dziękuję Ci, Łukasz. Do zobaczenia.